babareczka czeka. Dobra, bierzemy się. Zaraz się tu by spawa. Siemaneczko, dzisiaj będzie precyzyjna robota. Jak saper, bracie, raz się tylko pomylisz. Dzisiaj będzie bardzo mała tolerancja ruchu. Musimy włożyć, proszę was, telewizor 32 cale do kominka panoramicznego. Zadzwoniłem do firmy od kominków, poprosiłem o wymiary i podali mi wymiary, myląc się o 2 cm, jakoś tak. Ktoś tam pewnie źle zmierzył i teraz mam problem. Spróbujemy wsadzić ten telewizor, 32 cale. Mam nadzieję, że wejdzie. Jak nie wejdzie, znaczy no raczej nie będzie chciał wejść. Będziemy musiały improwizować. To był najmniejszy telewizor, jaki mógłby być. I on tutaj nie ma ramy, tylko jest taki, znaczy ma ramę, tylko taką, wiecie, no, grubość plastiku, tam 2 mm w koło. I teraz tak, z wymiarów wychodzi, że no nie pamiętam wymiarów, ale zaraz będziemy go upychać, tak czy siak. Nie takie telewizory, żeśmy z Andrzejem upychały. Zaraz zobaczymy, ja sobie trochę rozebrałem go tam w środku, nie? Tu była taka blacha tam pod spodem, żeby ten ogień, wiecie, nie leciał od razu w komin. I były takie jakieś płyty, chuj wie co to jest. Takie jakieś letkie, szamotowe coś tam, co trzyma temperaturę pewnie. Także on jest teoretycznie już tutaj pusty, nie ma już co wyjąć. No i próbujemy upchać. Mam nadzieję, że kurwa mi się uda. Jak nie, trzeba będzie ciąć, co nieco. Także kominek ekologiczny numer 2 będzie. Tu mam jeszcze o, takie coś. Możemy sobie wyjąć na razie, żeby nam nie przeszkadzało. Spójrz pan tutaj. Tu mam jeszcze ruszt, nie? Też w sumie go można wyjąć, bo telewizor ma pod spodem tutaj takie wystające na pilota, te dziadostwo, nie? No dobra, spróbuj pan, zobaczymy co tu trzeba ciąć. Kurwa, wejdzie? Wejdzie, tak jest luz. Powiem szczerze, że nie próbowałem go jeszcze wkładać. Robimy wszystko na zibo. Tak wchodzi. Proszę ja ciebie. I dupa. I rogi, kurwa, w huk przeszkadzają. O mój Boże, aż tyle? Tu jest taki rant, który mi teraz przeszkadza. Bardzo mi przeszkadza. Ale i dupa telewizora mi przeszkadza. A może odwrotnie go włożę? Pokaż mi to. Coś tak. Tu nie wziąłem pod uwagę, że on tu jest taki gruby, nie? Coś tak. I wsadzi to tak. Zara, ekran pójdzie. Nie, no też kurwa tak nie postawisz. Ale tu jest jakieś gówno. Nie! Sytuacja jest taka, że tutaj wystaje takie gówno. O, widać to teraz. I teraz patrzcie, jak ja wkładam telewizor. A tutaj dołem już dalej nie mogę wepchnąć. A tak może i by wstało. No tak jest, kurwa, na styk wszystko. Tam jest tylnia ścianka jeszcze, nie? Na śrubę widzę jedną. To by zdjął, to by telewizor bardziej do przodu wszedł. I wtedy może bym i podniósł. Oj, majster, majster, czuję, żeś kurwa umocił. Nowiuśki telewizor. Wiecie, to zawsze mogę sobie później ten telewizor w razie awaryjnych sytuacji wyjąć w dupu i włożyć te wszystkie bebechy i normalnie palić, nie? To jest taki rant, łączenie tych płyt, nie? I ten rant wystaje. Jakby był wklęsły,
to by telewizor wstał. A przez to, że ten rant wystaje, telewizor nie wstanie. Dobra, jeszcze złapię pomiar, zobaczymy ile tu jest, stąd do tego. No kurde, chciałem zrobić tak, żeby nie trzeba było w ogóle nic rozbierać, ale nie można dobrać takiego wkładu kominkowego. A telewizory są produkowane albo 32 cale, albo 22. Już innych telewizorów nie ma. Jest jeszcze monitor, ale monitor znowu jest w kwadrat, kurwa. O Jezus, tyle będzie brakowało? Nie wsadzisz. Nie wsadzisz za chu. Tu jest 40 i już się zaczyna skos robić. A musisz mieć 41. 42 i 1 musisz mieć. 42 cm musisz mieć. No i bez cięcia się kurwa nie obejdzie. Tak! I to musimy. Tak. Albo tak go ze skosa i też będzie widać. Tam już rant przeszkadza nam. No właśnie. Właśnie to przeszkadza nam. A tu jest szkło. Znaczy wiecie, no tutaj pójdzie trochę niżej, nie? Bo teraz jest ze skosa i troszkę to nam się opuści. Dobra, no co? Trzeba będzie kombinować. Zaraz będziemy kombinować. Rozkręcić go. Zobaczyć tutaj ile jest szyby. I w razie czego diaksem tak upierdolić. Po długości. I może jakoś się upcha. Dobra, przyniosłem sobie pudełeczko. Więc sobie położymy na pudełeczku telewizor, żeby nam się nie tarzał tutaj po tym betonie. Żeby matrycy nie potłukł. Do mnie tutaj, do mnie. Andrzeju. Jak ja żebym to kurwa wymierzył, to nie wiem. Ty, a tak jakby dał? Tak się nie zamknie? Pokaż. Nie, to kurwa szyba będzie. Ojej, ojej, ojej. No dobra, słuchajcie, mamy problem i żeby go rozwiązać, to musimy go rozkręcić i zobaczyć tutaj, czy da się jakoś to znibelować. Popsujesz pan telewizor. No niedobrze, no bardzo niedobrze. Tu dobra, odkręcamy, zobaczymy. Gdybym wiedział, że jak tu sobie będę szlifował diaksem, ten róg dajmy, nie? Bo bym musiał go tak gdzieś upierdolić. I matryca nie pęknie, to bym tak zrobił. Ale może to z plastiku jest, bo jakoś tak się rusia to. Tu mamy głośniki. Może kurwa bez tego? To by jakoś to weszło. Bez obudowy. Obniży nam się o trochę. Tylko to, nie wiem jak to jest przyczepione. Ta rameczka tu z przodu. Może jest przykręcona. Dobra, rozkręcamy, zobaczymy. Zobaczymy jak to jest zrobione, żeby nie było tak, że obudowa trzyma elektronikę. Ej, po gwarancji już. Właśnie włożył śrubokręta. Zaraz chodzić nie będzie. A to jak się trzyma? A, to jest przyklejone do tego. To po prostu zdejmujesz to i tu jest elektronika. Coraz bardziej problematycznie się robi. Że tego w sumie mógłbym nie odkręcać, tylko to wyjąć. No Wiuśka, technologię żeś pan rozkręcił. Ta, to jest jakoś już zlutowane ze sobą. Czyli tego nie powinieneś ruszać, Andrzeju. To niech se tak zostanie. Dół nam przeszkadza. Gdyby dół zniwelował, to będzie wszystko zajebiście. Dobra, tutaj nie musimy ingerować. Musimy tu zaingerować. Tylko jak to się zdejmuje? To jakby się trzymało czegoś. No dobra, odpiąłem coś. Gdzie te śruby spadły, żebym nie położył na niej? Teraz po matrycy. Ale musimy się jeszcze pozbyć tego. Tutaj. Parę milimetrów nas wspomoże.
tego się musimy pozbyć w każdym bądź razie. Czyli tak, to możemy sobie wyjąć. Hops. Głośniki możemy wyjąć. Kundzi, powiedziałem, że zrobię. O mój Boże, najgorzej jak mi się nie uda. Rwi pan. Tak. Dobrze, teraz możemy to odkręcić. Tutaj możemy sobie po swojemu zrobić. Do tego elementu nie potrzebujemy. To nie wiem, co to jest. Jakaś antenka chyba. To tu niech będzie. Dobrze. I co to nam dało? Nic. Nic nam nie dało, póki nie utniemy spodu. A tu nie utnie spodu, bo tu jest max centymetr. Tu mamy to i tu było podłączone to. Dobra, głośniki zawsze możemy sobie tutaj gdzieś przyjebać. Tutaj sobie przykleić na silikon. Albo... Pokaż. Tutaj. Patrz pan, kurwa, tutaj niech będzie. Akurat pod nas zrobiły. To mogę przykręcić to. No ta. I dźwięk będzie się tam rozchodził w środku. No bardzo dobra robota. Pokaż, gwint jest taki? Taki. Nie wiem, czy nie za długie. Ale może nie. Że jeden głośnik idzie do góry, a drugi w dół. Będzie surround. To byś musiał dać tak i tak. Patrzcie, o, jeden w dół, drugi jest do góry. Surround będzie. Sytuacja jest taka, że tu mamy taśmę, która idzie do wyświetlacza, nie? I nam tutaj wyświetla na wyświetlaczu obraz. A ja myślałem, że ja sobie tutaj utnę tą blachę. Albo to odkręcić, plastik wywalić, a tą blachę zagiąć. Ale przy zaginaniu można, kurwa, matrycę pęknąć. Oj, chyba nic z tego nie będzie. Z mojej roboty. Zobaczę, o ile bym oszukał system. 41 by było, jakbym tak oszukał system. 41, a tu było 40? Ile tu było, jakbym tak zrobił? Kurwa, 41. Jeszcze brałem pod uwagę, żeby tam wyszlifować troszkę diaksem. Wiecie, to żeliwo jest takie grube, nie? Można było troszkę tam przyszlifować. I pewnie by wlazło. I nie wiem, czy tak nie zrobię. Tutaj obetnę, ile się da, a tam wyszlifuję. Może tak zrobię. No dobra, odkręcam tą ramkę u dołu, plastikową. Nie chcę nic mówić, ale... Nie wiem, czy to dobry pomysł. O ile jeszcze matryca jest cała. Mam nadzieję, że na śrubce nie położyłem jej. No i daj, idiocie, kurwa, telewizor. No, połóż ją tu. Tu mam szczepione, to bym musiał jakoś przykleić. Tu masz, drogarni, temat. A tutaj nawiercimy dziureczkę. Się śrubę wkręci tu. Trochę się obawiam, że ta płytka potrzebuje uziemienia. I może być dupa, trzeba będzie tutaj kabelkiem przeciągnąć. Jaką masę. Co tu można jeszcze zepsuć? Nie ma śruby żadnej? Nie ma. Teraz by trzeba było coś zrobić z tym, z tą blachą tutaj. Jakoś to obciąć, nie wiem. Bardzo ryzykowne, bo tu jest szkło już od razu. Jak ja to obetnę, to już będzie leżało na szybie. Powiem tak, nawet jakby się udało ze skosa trochę to wsadzić, to też byłby sukces. Bo byłoby tak bardziej ze skosa i bardziej efekt 3D by był. Głupi pan jesteś. 41,5. Już jest dobrze. Teraz byśmy musieli to ściąć. Takie są ząbki na tym. Wystające. To jest jakieś pół centymetra.
czyli to byśmy musieli ściąć. Już by było 40, 1,5 było. Pokaż, tu można oszukać coś, system? Nie można, tu masz metalową ramę. Dobra, teraz ekstremalna sytuacja. Musimy tutaj zaszlifować jak sikiem te rogi. Dobrze. Dobra, teraz z tej strony. Bardzo ładnie. Mamy zaszlifowane. Dobra, cicho, zobaczymy. Może już, kurwa, blaz. Tu jest jeszcze taki plastik wystający. To jeszcze jego trzeba. Może jakoś fartem wejdzie, nie trzeba więcej będzie przerabiać. Albo chociaż lekko ze skosa jakby wlazło. To by było fajnie. Te faski w tym przeszkadzają. Na upartego mógłby tak ze skosa być. Boję się większej ingerencji w to. Kurwa, u dołu też jest taka rama. Też to przeszkadza. Kurde, nie upychaj tak na siłę. Tylko, że teraz przebicia nie było i nie problem było. Dobra, włóżmy go tam. I zobaczmy, czy przypadkiem już żebym czegoś nie uszkodził. Pokaż mi. Pokaż ci, aby jeszcze matryca cała. Po tych twoich dłubaninkach. Jeszcze chodzi. Ale patrzcie, ma taką ramkę, widzicie? W koło. Taką grubą. Mam wszystko, czego potrzebuję, twoją wiedzę. Jest! Trochę za daleko jest, bo widać te wszystkie ranty i to wszystko. Ale człowiek będzie chodzić. Już mnie ciepło jest. Będzie chodzić. Nawet tak ze skosa nie będzie źle. Patrzcie, zgaszę światło. Człowieku. No w kominku się pali. Nawet dźwięk jest. Tylko kabel powinienem przełożyć tamtędy i sobie tej szufladką wyjąć. Wtedy mógłbym sobie to zamknąć. I będzie fajnie brzdąkało. Jedynie co, no to muszę... Patrzcie, tutaj na razie jest taka lipa, bo to widać, nie? Ale jak włożymy to... Takie coś sobie włożymy, zasłonkę, już nie będzie widać telewizora, tylko będzie w taki sposób. Nie wiem, czy to w kamerze widać to wszystko takie. No i nagranie troszkę jest po mojemu chyba trochę za duże. Ale tu kominek murowany z tyłu. Daj na cały zycher, Andrzej. Ej, luksusowo! Jeszcze na tym jest taka folia, nie? Muszę tą folię zdjąć, bo odbłysk daje. Tam się nalepka została na telewizorze. Więc o! Patrz tam, można z pianinem wziąć! Najważniejsze, że fajnie to wygląda. Najgorzej, że jak się blisko podejdzie, no to już widać, nie? Że to jest kuźwa telewizor. Ale to trzeba naprawdę bardzo blisko podejść. A, 480 teraz jest jakość. Dawaj, 1000! A, już mi się wyczerpał chyba limit w internecie. Ale zobaczcie, jaki ładny jest obraz. Także nie jest źle, ale żeby było bardzo realistycznie, to naprawdę powinien być pionowo telewizor. Inaczej tak ze skosa, z boku widać, że jest coś nie tak, nie? A jak będzie pionowo, to będzie dużo lepiej. Więc jeszcze muszę kombinować, żeby to ogarnąć. Już nie wiem, czy można jeszcze kominki montować. Jeszcze ja dostałem pozwolenie w moim domu na kominek. Dlatego postanowiłem go od razu kupić, żeby potem nie było problemu, że nagle Unia zakazała i nie ma kominków w sprzedaży. Tak? Ja już mam. Niech sobie leży, czeka.
i będzie chodził. Nawet latem se włączam i kurwanska się pali w tym kominku. No muszę jeszcze kombinować z tym telewizorem. Nie może być tak ze skosa, musi być pion, bo inaczej widać troszkę, że to jest coś nie tak. No kurwa, zaraz łeb jebę, monitor. O mój Boże, mam nadzieję, że nic nie stało. Tu mógłbym oszukać system i spiłować to. Lipa trochę, bo nie widzę, gdzie kończy się szkło, a gdzie się zaczyna plastik, nie? Boję się, że mnie dziabną szkła i nagle pff, te plasticzki bym zjechał. To jest kolejne pół centymetra. Boję się, kurde, bo popsuję. Na razie działa. 6, dawaj najmniejsze obroty jakieś może. Nie takie matryce zadrzeją, żeśmy cięły diaksamy. Kurde, boję się ciąć. Da, tam pierdoliśmy. Jak saper, bracie. Tu ładnie się blaszka obcięła. To żeby teraz matryca się nie wysunęła i nie odpadła. No może go włączyć, będziemy widzieć, czy nic nie pęka. Jeszcze chodzi. Dobrze jest. Teraz jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo musiałbym zjechać te rogi. Nie wiem, jak się to szkło zachowa, czy ono pęknie od razu, czy będzie się odkruszać w tą stronę i nic się nie stanie, albo pierdolnie od razu pójdzie tam rycha i wyleje się. Tu ładnie przeszlifowałem, dobrze jest. Już mamy fajny wymiar, gdzie jest kurwa miarka? Już mamy fajny wymiar, bo mamy 41,3. Tylko te rogi nie chcą mi tam kurwa wejść w kominek, nie? Trochę mógłbym je liznąć. A resztę to już mógłbym tam porzeźbić przy kominku. Nie wiem, że mrygnął telewizor. Kurwa, elektrykę spalisz. Wyłoś pan to. Wiórów żem tutaj napierdacił na płytkę. Niby to plastik. Ale jaki plastik, jak to do magnesu poprzyklejało się. Metal. O kurwa. Dobra, ja sobie zobaczę teraz, jak będzie sytuacja wyglądała, jak teraz go upcham. No już jesteśmy blisko punktu zero. Kurwa, bardzo dużo jeszcze brakuje. Kurwa, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Tnij pan róg. Boję się ciąć. Patrzcie, tu ma taką czarną ramkę jeszcze. To może to nie szkodzi mu. Proszę, kurwa. Ej, trochę ściąłem rogu. Boję się dalej ciąć. Bo to wiecie, mogę mieć fart chwilowo. Jezu, nie strać. Czy się zdaje, czy zaczął mrygać coś? O kurwa. To są kreski takie? Patrzcie, ile udało mi się obciąć telewizora. Wydaje mi się, że takie kreski się pojawiły. Tu świeci. Dobra, z drugiej strony jeszcze tak trzeba. I może wlezie. Są takie kreski, kurwa, zjebałem już. Może jak wyłączysz i włączysz.
się naprawi. Na pewno. Dobra. No co, chciał, nie chciał, trzeba drugi róg ciąć. Jak już zjebałeś, to już zjebałeś. Są kreski. Pełno kresek jest takich. Widzicie na tym kółeczku? Może wy tego nie widzicie, ale są takie czerwone pasy. Kurwa mać, no przecież prawie żebym nic nie zrobił. Może ten metal, kurwa, zwarcie jakieś robi? No niemożliwe, tam żeś tyle obciął, o tylko kawałeczek i już? Geniusz. Nie rób mi tego. Przecież z tamtej więcej obciąłem. Proszę, żeby to było lekkie zwarcie jakieś. Tylko. Proszę, kurwa, już więcej nie będę ciął. Proszę. Ja pierdolę, nie ma obrazu. No tak. Ja pierdolę. Oby cię, kurwa, przecież tu nic nie ma, żadnej elektroniki. Ani nic. Ty jebana. Kurwa, jebane, no. Dlaczego tak się zrobiło? Uch. Chuj, żeś jeszcze ciął. No jak już mrygał, to już trzeba było nie ciąć. Pokaż, nawet mnie nie wkurwiaj, że dra wejdzie i będzie dobrze. No nie! Wszedł prawie cały. Przedobrzyłem. Prawie wszedł cały. Minimalnie jest ze skosa. Wystarczyłoby jak samu góry teraz liznąć. I co teraz? Pokaż, może będzie jeszcze działał. Proszę, kurwa, proszę. Niunia, proszę. Nie masz, kurwa, by było obraz. Ale żem kurwa przedobrzył. Ale żem przedobrzył. Chuj, trzeba spakować i zwrócić, że popsuty przyszedł. Co się stało do chuja? O, urwałem coś. Jezus, no teraz to już żeś zrobił dopiero. A zobaczcie, tutaj nic nie ma. Tu nie ma żadnej taśmy ani nic. Nawet nic nie pękło. I czemu się zrobiło zwarcie jakieś? Napraw się. Wiecie, co mnie zgubiło? To mnie zgubiło, że jak ciąłem ten jeden róg i że nic się nie działo. Myślałem, że mogę spokojnie z drugiej strony też tak wyjebać. Już byłem, kurwa, w domu. Dobra, wyłącz to tam, kurwa. Można dokupić matrycę do tego? Nowa matryca, zamienna. Pierdoliś. Gorba, jeszcze jesteśmy w grze. Matryca Blaupunkt, 32 cale. 60 zł. Kurwa, się tak porobisz i będziesz miał ognisko. I będzie w ekranach mi się paliło w kominku. Masakra, no masakra, już chuj tam. Kurwa, i co teraz? Chuj z telewizorem. Co ja kundzi powiem? Że popsuł. No dobrej wierze to było. Miało się świecić w kominku. I taka sytuacja. Dobra, chuj tam z tym.
Jak możesz pan, to zostaw łapkę w górę. Może się z filmu zwróć za telewizor. Po coś pan nagrywał? Może byś nie nagrywał i byś nie przycinał aż tyle. Dobra, wyłącz to pan, kurwa.